Filharmonii Sudeckiej odbył się koncert zaduszkowy, gdzie tytułem przewodnim był bardzo znany utwór Messa da Requiem włoskiego kompozytora Giuseppe Verdiego. Na scenie można było zobaczyć i usłyszeć dwa zespoły wokalne: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej z Wałbrzycha i chór Uniwersytetu Medycznego z Wrocławia oraz wielu innych śpiewaków operowych. Ja jestem zachwycona koncertem. Bardzo mi się podobało. Sam utwór Verdiego już jest sam w sobie piękny, a w wykonaniu chóru Uniwersytetu Wrocławskiego i przy takiej obsadzie to jest uczta dla człowieka, który lubi muzykę, może w ten sposób. Wybór tego repertuaru nie był przypadkowy, bowiem jest to jedna z najpopularniejszych pieśni żałobnych na świecie, które od lat cieszą się wielkim zainteresowaniem również w Polsce. To jest msza święta za zmarłych, więc cały czas pojawiała się ta główna myśl, która modlitwa, prośba za tych wszystkich, którzy odeszli, więc dlatego mówię, że ten czas, akurat listopad, ten moment, początek listopada, pięknie współgra akurat z tą mszą świętą Requiem. Można wyróżnić poszczególne części, można. I można wczuć się jak gdyby w tą mszę, tą żałobną, bo o to chodziło też. Ja doskonale znam Requiem Mozarta, porównując go nawet z Requiem Verdiego, różnią się między sobą, ale te części jednak dają się rozróżnić poszczególne. Zakończenie, które jest bardzo już takie wzniosłe, odzwierciedla na pewno to, co nas może czeka. Nasze życie kończy się śmiercią, podkreśla to, co było, prawda? To, co się skończyło. Tak samo ten utwór na końcu, wyzwala w człowieku taką... No ciężko powiedzieć, ale mówię, to już ten koniec, czyli podsumowanie całości, jak gdyby. Tak jakby podsumowanie życia człowieka, tak samo tutaj podsumowanie całego utworu. Dzięki wspaniałej pracy podczas koncertu dyrygenta Jerzego Koska można było spotkać się z niezwykle osobistą, pełną emocji i refleksji muzyką. Pięknie, były takie momenty, a teraz nie potrafię powiedzieć, który, ale był taki moment, kiedy prawie ciarki mi gdzieś tam po plecach przeszły. Wtedy, kiedy ten chór się włączył, kiedy to było takie mocne, takie szczególne, nie? Takie wyzywające. Także oni stanowili tło, ale trzeba powiedzieć, że miejscami to rzeczywiście jakby przejmowali pałeczkę i jednak pokazywali, że to było naprawdę coś wspaniałego. Poza zaspokojeniem zmysłu słuchu w sali filharmonii postarano się także o wystrój i dekorację całej sceny. Nastrojowo przygaszone światło, lampki oraz kwiaty dodawały swoistą aurę tajemniczości podczas całego koncertu. Wspaniałe. Oczywiście bardzo nam się podobało, jesteśmy pod wrażeniem. Dużo emocji, oczywiście gęsia skórka od razu przez cały utwór, także pięknie. Jesteśmy pod wrażeniem, naprawdę. Wielki szacunek dla wszystkich. I podziw. Wspaniała dynamiczna dyrygentura Jerzego Koska oraz występy takich muzyków, artystów jak Barbara Żarnowiecka, Agnieszka Rechis, Sylwester Kostecki oraz Patryk Rymanowski spowodowały, że koncert został odebrany bardzo poważnie i emocjonalnie. I właśnie w kierunku wywołania jak największej ilości emocji oraz wprowadzenia słuchaczy w stan zadumy został przeprowadzony ten koncert. No rzeczywiście, robiło wrażenie szczególnie na mnie te momenty, kiedy wchodziły różne partie, męski, żeński głos, to było na wysokim tonie, niższym, to było takie rzeczywiście współgrające, współbrzmiące ze sobą i troszeczkę takie też, jak to nazwać, może czasami to stwarzało takie poczucie takiego dysonansu, takiego wejścia przeciwstawiającego, nie? Przeciwstawnego. Można to było też wyczuć, to jest... też takie ciekawe, bo to są jednak różne głosy, prawda? I można to było wyczuć. Tak samo głosy kobiece, tak samo tych
dwie panie i tych dwóch panów, także dla mnie były różne. Na pewno dużo, dużo pracy wszyscy włożyli i wielki podziw, to widać, że ta praca była włożona, także i dla dyrygenta, i dla orkiestry, i dla chóru. Udana praca. No, widać było pełną spójność, wszyscy byli zgrani, także... Nie jest to popularne, jest to trudne, jest to trudne w odbiorze, pewnie też w przekazie, ale wykonanie było doskonałe. Myślę, że też i odbiór ludzi, wrażenia, oklaski, które potem towarzyszyły później na końcu, także to chyba też wyrażało właśnie podziw dla wykonania. Niestety ze świecą można było szukać na sali młodzieży, która na koncert przybyła w stosunkowo nielicznym gronie. Jednak wszyscy jak jeden mąż byli zachwyceni muzyką, z którą mieli okazję się spotkać. Niestety młodzież nie chodzi do filharmonii, ale my z tej racji... Staramy się jak najczęściej. My z tej racji, że też jesteśmy ze szkoły muzycznej i po szkole muzycznej na to przychodzimy, bo już mamy to we krwi, także... Koncert został odebrany bardzo żywiołowo i dobrze, o czym świadczy fakt, że oklaskiwanie trwało kilka dobrych minut. Po takim finale Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu postanowiła, że za rok odbędzie się kolejny koncert zaduszkowy, gdzie na scenie nie zabraknie gwiazd polskiej muzyki operowej.